Witajcie, witajcie. Witamy Was serdecznie z ziemi małopolskiej. Jesteśmy w Ojcowskim Parku Narodowym, a właściwie przed. Za nami 25-metrowa maczuga Herkulesa. Chyba tak najbardziej... ją można byłoby, proszę ja Was, chwycić i tak walić. Chyba najbardziej znana taka skała tutaj u podnóża zamku na Pieskowej Skale, który jest tuż obok. Jak się Pawek wychyli, to zobaczycie. Tam widać? Widać chyba. Ja muszę zobaczyć. No to my przejdziemy, a ja Wam zaraz opowiem pewną legendę związaną z tą maczugą. Maczuga jest poważną sprawą. Idziemy, moi drodzy, i słuchajcie opowieści. Jak podają legendy, moi drodzy, maczuga Herkulesa, z maczugą Herkulesa, no są związane dwie takie historie, dwie takie legendy. Otóż, jedna jest związana z panem Twardowskim. Miało to być jedno z zadań Twardowskiego, który wymyślił właśnie... który wymyślił to zadanie dla diabła, jedno z trzech, żeby mógł go zabrać właśnie do swojego tam królestwa diabelskiego. I jedną właśnie z tych wymagań, które postawił Twardowski diabłu, było to, żeby wziął właśnie tę skałę z Doliny Prądnika i przeniósł ją na to miejsce, gdzie teraz się ona znajduje i położył ją na odwrót. Dlatego, jak widzicie, no ona jest zwężona u dołu, a szersza u góry, bo stoi jakby na swojej głowie, można powiedzieć, tak? Jak tu wejść? O Boziu! No. Dobrze? Słuchajcie, na filmie tego nie widać, ale to jest prawie pionowo. No. Dasz radę? O, Jezus! Słuchajcie, co się... Aguś, nie, leć mi! To się nie właśnie zacznie! Czekaj, bo ja też polecę. Słuchajcie, udało się wejść. Jakoś. A tam na dole jest tak, jak widzicie. Jestem spinował w dół praktycznie. Druga historia związana z tą skałą. Ale co, czy on już przestawił do góry nogami, tak? I koniec? No. O, i to było jedno z tych właśnie zadań, które miał zrobić i dzięki temu Twardowski trafił do piekła. Twardowski myślał, że ten nie da rady, ja no. Nie wiem. Druga opowieść. To jest opowieść o tym, że ta skała inaczej nazywa się też Sokolą Skałą. Jak się dobrze wpatrzycie, to nad nią rzeczywiście latają sokoły. Można je nawet do dnia dzisiejszego zobaczyć. Historia głosi, że w tym zamku na Pieskowej Skale był więziony pewien człowiek. Obiecał mu władca tego zamku, że go uwolni, pod warunkiem, że on z tej oto skały przyniesie mu jajo sokoła. Ty za nami? Tak. No. No i on na różne sposoby próbował, spinał się, cudował, robił różne tam, wiecie, chocki, klocki, żeby się tam dostać. No i się w końcu nie udało, w końcu taki zrezygnowany, usiadł pod tą skałą i zasnął. Zlitowały się nad nim sokoły, które zobaczyły, że chłop się bardzo stara, a był niewinny w ogóle. Siedział za jakieś tam czyny, których nie popełnił w tym zamku, uwięziony. I w związku z tym postanowiły mu pomóc. Wyniosły go w górę, jak spał, za fraki go wzięły i wyniosły go tam na górę, na tą skałę, żeby sobie mógł to jajo zabrać. I właśnie stąd wzięła się nazwa inna niż maczuga Herkulesa, czyli właśnie Sokola Skała, którą możecie też znać. A zamek, do którego teraz idziemy, sięga czasów jeszcze średniowiecznych. Prawdopodobnie już w zapiskach Władysława Łokietka była informacja o tym, że ten zamek już tutaj istniał. Zamek w Pieskowej Skale rozbudował natomiast i go tak bardziej wprowadził jakby do annałów zamków średniowiecznych Kazimierz Wielki. I to jemu zawdzięczamy to, co teraz tutaj widzicie. Co prawda góra, dolny zamek jest przebudowany w stylu renesansowym, natomiast góra to jest właśnie oryginalnie zachowany zamek z czasów średniowiecza. On tutaj miał przeróżne historie, odpierał ataki różnych wrogów. Stąd się broniono, no bo wy widzicie, samo położenie tego zamku powoduje, że była to dobra twierdza do obrony. No a dzisiaj możemy zwiedzać go, jest odrestaurowany,
Wygląda bardzo zacnie, jak na takie zamki w Polsce, to naprawdę wygląda dość ciekawie. Jakoś się wdrapałam tu. Nie miało tak być, ja w ogóle nie jestem przygotowana do takich wędrówek, bo poszłam sobie w bucikach, które niekoniecznie się tu nadają. Dobrze, że nie w klapkach. No nie, nie, w adidasach, ale takich trochę nie górskich. Moi drodzy, jesteśmy już na wzgórzu zamkowym. Za chwileczkę kupimy sobie bileciki do środka. A co ciekawego ja mogę wam tutaj powiedzieć? Otóż jest związana z tym miejscem legenda mówiąca o tym, dlaczego zamek nazywa się, że jest to zamek na pieskowej skale. Skąd się ten piesek wziął tutaj? To były pieski, pewnie tajemniki, pewnie co w tajemniki parady z Krakowa. No. Nie. Otóż moi drodzy, była sobie tutaj taka historia miłosna. Jak to bywa w takich miłosnych historiach, ona była z dobrego domu, on był jakimś tam zwykłym robolem, przepraszam, jakimś rzemieślnikiem. No i niestety ród Tańczyńskich, z którego pochodziła owa bohaterka, miała na imię Dorota, była tu jej wieża. Niestety ona nie przetrwała do dnia dzisiejszego, ale nazywała się właśnie wieżą Dorotką. I właśnie owa Dorota zakochała się w tym rzemieślniku i uciekli razem z tego zamku, żeby żyć długo i szczęśliwie. Niestety posłano po nich pościg, który ich schwytał. Niestety narzeczony chłopak został brutalnie zamordowany, wleczony tutaj końmi przez ten trakt królewski, który tutaj jest. A natomiast ona została osadzona w wieży i skazana na śmierć głodową, ponieważ jej nie dokarmiano. I właśnie jak głosi legenda, jej wierny towarzysz piesek przynosił jej, wdrapawszy się tutaj właśnie na tą wieżę, niemalże każdego dnia wdrapywał się i przynosił jej jakieś kąski, odpadki ze stołów, które otrzymywał sam, żeby sobie zjeść. Dzielił się właśnie nimi ze swoją panią. I dzięki temu ona właśnie przetrwała tutaj w tej wieży. I dlatego skała na pamiątkę tego bohaterskiego pieska została nazwana pieskową skałą. Jesteśmy już wewnątrz, a właściwie to wyszliśmy na taki dziedziniec jakiś. Za nami jest kaplica królewska. Trochę kształt może właśnie przypominać wam kaplicę zygmuntowską. Zresztą zamek jest wzorowany właśnie na zamku na Wawelu. Dobrze mówię. Co tu jest ciekawego? Takich kilka ciekawostek. Jest tu bardzo dobrze zachowana studnia jeszcze z czasów Kazimierza Wielkiego, która do tej pory mogłaby dostarczać wodę do zamku. Zamek jest zaopatrywany teraz z innego źródła, ale gdyby się wydarzyła jakaś katastrofa, to ta woda ciągle jest w tej studni i można by ją czerpać. No i chyba też taką ciekawostką jest to, że przy wejściu przez bramę na dziedziniec wewnętrzny jest właśnie taka zapisana sentencja w języku polskim, co się bardzo rzadko zdarza, a właściwie się nie zdarza, ponieważ jest to zachowane z wieku XVI, a wtedy pisano po łacinie. I może być, jest taka hipoteza, że mogą być to słowa wyryte przez kogoś, przez przebywającego tutaj dość często w tamtych czasach Mikołaja Reja. Tak, okazuje się, że Mikuś tutaj był. Także myślę, że to są też takie fajne ciekawostki, fajne miejsca, gdzie się warto zatrzymać. W ogóle zamek jest bardzo fajny, ponieważ jest drugim zamkiem po Wawelu z zamków Orli Gniazd, który się w ogóle zachował. Cała reszta niestety jest w ruinie i w rozsypce. A tutaj mimo tego, że kilka razy było to przebudowywane, to jest to w takim stanie, że można zwiedzać i komnaty, i zewnętrze, więc myślę, że warto tu przyjechać. A tutaj za nami to, co widzicie, tutaj gdzie można sobie piknik zrobić. Właśnie. To kiedyś była baszta. Tak, i tu stała właśnie ta wieża Dorotki, w której była więziona ta owa Dorotka z legendy, o której wam opowiadałam. I właśnie tutaj ona była skazana na śmierć głodową. I to ją ten piesek właśnie jej ratował z tej wieży. Tak, a po w którymś tam roku, nie pamiętam w tej chwili w którym, ale to było w 1800 którym zdaje się, wieżę czasnął piorun, wieża się zapaliła i ogólnie tu się wszystko zapadło. Tak. I ta najstarsza jakby część zamku średniowieczna się rozwaliła. Rozwaliła się. Zostały tylko te mury, które tutaj widzicie.
Tutaj, moi drodzy, jest pokazane, jak zbudowany jest zamek. Widzicie, część tutaj tej ściany jest wykorzystana bezpośrednio skała i tak samo podłoże z wapienia. Wykorzystane. A jest tu przejście? Nie wiem, kawałek chyba można tylko przejść i to wszystko, ale zimno tu? Widać, że to jest w skale robione, bo zimno jak nie wiem. Widzicie, cały czas idziemy i cały czas jest skała. Tak właśnie budowano ten zamek tutaj. Moi drodzy, jak jest zamek, to jest też jadłodajnia. Tutaj jedni rycerze średniowieczni. Znaczy, tego nie wiemy, ale... Limoniatkę mam. Którą pili jeszcze rycerze średniowieczni. Tak, cytrusowane wojatka. Dosłownie jak w tamtych czasach. Gazowana woda i do tego cytrus. Właśnie nie jest gazowana. Gazowana? Nie. No. Jesteśmy w restauracji Herbowa. Ona się znajduje tutaj na... Jak nie jest gazowana, to zepsuta. Na zamku. I postanowiliśmy tutaj spróbować, co tutaj jest. Dania kuchni polskiej. Wzięliśmy sobie dwa chyba takie tradycyjne, dwie tradycyjne polskie zupy. Czyli rosół. Królewski, żeby nie było. No, z tego co widzę, to jest taki na kurze. Nie ma różnych mięs ani nic. W smaku już próbowałam. Poprawny. Dużo makaronu. Jak ktoś głodny, to zje. A Pawełek ma żurek. Zobaczymy, bo w żurku może być niedobra zupa, niedobra kiełbasa. I ewentualnie niedobre jajko, ale jajko to chyba zawsze jest dobre, nie? Nie wiem, jaki jest numerek tego jajka. A no właśnie. Bo po tym nie widać, czy to były szczęśliwe kury, które to znoszą, czy nie. Żurek jest dobry. No zjeść dobry. Można, taka polska kuchnia prosta, nie? Tak, żurek jest dobry. Nie jest może jakiś zachwycający, ale nie jest zły. Biała kiełbasa. Hałaszujemy, bo zaraz jeszcze drugie danie wjedzie. A, jest jeszcze kiełbaska. No właśnie, co z tą kiełbaską? Biała kiełbasa, która jest... Nie jest zła, ale nie jest też rewelacyjna. Wiecie, no chyba jadłem już lepsze. Bardziej ze sklepu niż od jakiegoś tam, wiecie, nie? Lokalnego twórcy. Moi drodzy, i wleciał już królewski kotlet. Ale fajnie. O! To jabłka. Ale panierka dobra. Panierka jest taka jak na kotletach w Wiedniu, na Wiener Schnitzel. Bardzo dobre młode ziemniaki. Młode, no. Kurczę, ma lepsze ode mnie. A, to ja mam. Placki ziemniaczane ze sosem kurkowym. Już próbowałam, bo nie mogłam wytrzymać. Słuchajcie, są takie grubo ciosane. To nie są takie mocno zblendowane na tarce, tylko na takiej z grubszymi oczkami. Świetnie przypieczone, bo są chrupiące, a w środku są mięciutkie. I kurki nie są gorzkie, tak jakby nie były mrożone. Bardzo dobre to jest. Mamy do tego jeszcze mizerię. Chyba najsłabsza. Czemu ona jest słabsza? Bardzo dobre, ogórki pocięte w plasterki i na wierzch śmietana położona. A widzicie taką mizerię? Niewymieszaną. Nie wiem, dziwne to jest. No, może chcesz jeść ogórka bez mizerii, wtedy możesz. A no tak. A no w sumie tak. Jeśli chodzi o mój żurek, jeszcze tylko dodam. Im dłużej jadłem tą kiełbasę, tym mniej mi ona smakowała. Więc kiełbasa jednak była słaba, ale sam żurek był bardzo dobry. Rosół polecam, ale placki to są takie placki, jakie ja lubię, czyli nie są tłuste, a jednocześnie są bardzo fajnie usmażone. Jak na te placki tu kiedyś wpadniecie, to serdecznie wam polecam. A jak nie macie ochoty na placki, wolelibyście coś ze świni, to polecam schabowego. Jesteśmy na jedzeni. Ale pyszne było wszystko. Polecam wam i rosołek, i placki z kurkami. Rewelacyjne. Jak na same placki możecie tutaj nawet przyjechać, jak już tu będziecie w pobliżu. Jesteśmy teraz na takim tarasie widokowym. Ile zapłaciłeś za to wszystko? 149 zł, więc no tanio. Słuchajcie, jak na to, że jesteśmy w zamku, czyli atrakcja turystyczna, na dodatek, znaczy to cena nie jest taka najgorsza, bo to są dwa dania główne, dwie zupy i litr lemoniady, nie? Także jest całkiem spoko, nie? Uważam. Tak. A z drugiej strony można by powiedzieć, że ponieważ jest to jedyna restauracja tutaj w niedalekiej odległości, to by mogli sobie jaja tutaj robić za przeproszeniem i mogłoby być wszystko niedobre i tak by ludzie albo jedli to, albo nic. A okazuje się, że całkiem dobra polska kuchnia.
Pawełek trochę gorzej trafił. Nie, mi smakowało wszystko. Tylko ta kiełbasa w żurku była kiepska, ale ogólnie reszta to wszystko bardzo dobre. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na takim punkcie widokowym. Jak widzicie, tutaj niezłe widoczki są. Pięknie tu jest. Cały zamek można zobaczyć. Tam na dole są... to są chyba te stawy, o których mówiła nam przewodniczka. Tak. Gdzie kiedyś tutaj były ryby hodowlane. Za czasów tam, nie wiem, tam gdzie to było, w średniowieczu czy kiedy. Tak, tu są ogrody królewskie, ale one są powojenne. Były tu ogrody królewskie za czasów średniowiecznych. Nawet na wzór królowej Bonny robione takie, jak były na Wawelu, a więc... Włoszczyzna była. Była tu także Włoszczyzna, ale nie wiadomo do końca, gdzie one się znajdowały. Tak. Ja podejrzewam, że były gdzieś tutaj w okolicach tych stawów, no, ale to jest tylko moja hipoteza. Słuchajcie, tutaj są takie widoczki, ja przejdę jeszcze... Widzicie wieżyczki strzelnicze? Ja przejdę wam pokazać. O, tam jest droga do Maczugi. No Maczuga jest tutaj za tymi drzewami, niestety nie widać jej. Ale ona jest tam, jak widzicie, tam jest taki parking i ona jest zaraz przy tym parkingu. O, widać ją! A, jak ja się tu przesunę, to tak trochę za tymi drzewami tam widać tą Maczugę. Ona jest dosłownie rzut kamieniem od tego miejsca. A my idziemy na dół i za chwilę pewnie tą ścieżynką tutaj będziemy szli do samochodu. I co? I tymi widokami, moi drodzy, żegnamy się z wami. Dziękujemy za ten odcinek. Dziękujemy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że trochę informacji ciekawych też przekazaliśmy i smaków. Tak, i zapraszamy wobec tego do Pieskowej Skały, gdzie wcale nie serwują piesków. O tak. Pa!